Dziedzictwo, odcinek 396. Yaman decyduje się walczyć o życie i zdrowie dla swojej rodziny. Noc spowiła rezydencję Kirimi, a ciche szepty wiatru wypełniały ogród, jakby chciały przekazać ukrytą tajemnicę. W środku, Zeyer spała spokojnie, zupełnie nieświadoma tego, jak ciężki ból i wewnętrzną walkę przeżywa jej mąż. Yaman cicho wszedł do sypialni, spoglądając na nią z czułością i poczuciem winy. Odkąd jego stan się pogorszył, starał się ukrywać wszystko przed ukochaną żoną, by jej nie martwić. Teraz jednak, stojąc przy jej łóżku, zastanawiał się, czy nie popełniał największego błędu, odmawiając sobie wsparcia rodziny. Zeyer oddychała równomiernie, a jej twarz promieniała spokojem. Yaman zbliżył się, delikatnie przykładając dłoń do jej policzka. Czuł, jak znowu uderza go ogromna fala miłości i odpowiedzialności, którą nosił w sercu. Ta chwila była dla niego ukojenie, lecz nagle przeszył go potężny ból, jakby ostrze rozdzierało jego wnętrze. Musiał się oprzeć o ścianę, by nie upaść. Zacisnął usta, by nie wydać żadnego dźwięku, nie chcąc obudzić Zeyer. Próbował się uspokoić, ale przed oczami zaczęły mu się pojawiać mroczne obrazy przeszłości. Wspomnienia o jego ojcu uderzyły go z pełną siłą. Widział go, tak jakby to było wczoraj, ojciec, dumny i nieustępliwy, odmawiający leczenia i uparcie ignorujący swoje problemy zdrowotne, aż do momentu, gdy było już za późno. Yaman przypomniał sobie, jak bardzo cierpiała cała rodzina, gdy ojciec chorował w milczeniu, nie chcąc dopuścić nikogo do swojego bólu. Zdał sobie sprawę, że nie chce, by historia się powtórzyła, że musi stawić czoła swojej sytuacji i walczyć dla Zeyer, Zii, dla całej rodziny, która na nim polegała. Musiał być dla nich podporą, a to oznaczało jedno, musiał zacząć się leczyć. Rankiem Kanan przychodzi do jadalni, gdzie natrafia na Zie, siedzącego w samotności, z wyrazem głębokiego niepokoju na twarzy. Jego oczy były zaczerwienione, a dłonie drżały delikatnie. Wyglądał, jakby w nocy w ogóle nie spał. Zaniepokojona Kanan usiadła obok niego i przyjęła ton pełen troski, choć jej serce było zupełnie obojętne. Zia, czy coś się stało? Wyglądasz, jakbyś miał za sobą ciężką noc, mówi łagodnie, wiedząc, że może użyć jego emocji do własnych celów. Zia wzdycha, patrząc na nią nieco nieobecnym wzrokiem, po czym powoli odpowiada. Miałem koszmar, śnił mi się ojciec, wracał, stał tutaj, w domu, i patrzył na mnie. Czułem, że to nie jest dobry znak. To było jak ostrzeżenie, boli mnie, że nie mogłem mu pomóc, kiedy go potrzebował. Boję się, że coś złego się wydarzy. Kanan zauważa niepewność w jego oczach, więc podchodzi bliżej i mówi uspokajającym głosem, choć jej słowa są pełne fałszu. Nie przejmuj się, Zia. Twój brat jest silny i zdrowy. Nic mu nie grozi, jesteś bezpieczny, a przeszłość nie wróci.
Masz Yamana i on cię ochroni. Jej słowa wydają się przynosić ulgę Zii, lecz jego twarz wciąż pozostaje posępna. Nie wie, dlaczego, ale jego serce podpowiada mu, że Kanan nie jest szczera. Mimo to ufa jej, nie mając pojęcia o jej prawdziwych zamiarach. Yaman w międzyczasie wyszedł na taras, by zaczerpnąć świeżego powietrza. Każdy krok sprawiał mu coraz większy ból, a jego ciało zdawało się go zdradzać, odmawiając posłuszeństwa. Czuł się osłabiony, ale wiedział, że nie może okazywać słabości przed rodziną. Stojąc tam, pogrążył się w myślach o swoim ojcu, o tym, jak bardzo zawiódł rodzinę, nie dbając o swoje zdrowie. Yaman nie chciał, by jego rodzina cierpiała w podobny sposób. Zdawał sobie sprawę, że czas na podjęcie decyzji. Z oddali Zuhal obserwowała scenę między Kanan a Ziją. Jej troska o Yamana rosła z każdym dniem, a wpływ Kanan na Ziję wzbudzał w niej głęboki niepokój. Wiedziała, że Kanan ma ukryte intencje i nie cofnie się przed niczym, by osiągnąć swoje cele, nawet jeśli oznaczałoby to krzywdzenie własnego syna. Kanan, która z zadowoleniem obserwowała skutki swoich manipulacji, rozsiadła się wygodnie na kanapie. Na jej twarzy malował się wyraz pełen satysfakcji, jakby wszystko przebiegało zgodnie z jej przewidywaniami. Wiedziała, że ma kontrolę nad Ziją i powoli zdobywała przewagę, której pragnęła. Niedługo później, Zuhal, z rosnącym niepokojem, podeszła do Kanan, próbując wyrazić swoje obawy. Kanan, nie możemy tak postępować. Yaman jest w niebezpieczeństwie, a ty zdajesz się nic sobie z tego nie robić. On potrzebuje naszej pomocy, a nie fałszywego zapewnienia, że wszystko jest w porządku. Kanan spojrzała na nią chłodno, jej oczy błyszczały zimnym i wyraźnym brakiem współczucia. Yaman jest dorosły, nie potrzebuje niańki, jego życie, jego decyzje. A ty, Zuhal, zajmij się lepiej sobą, mówi tonem, który nie pozostawiał miejsca na dyskusję. Zuhal jednak była zdeterminowana, nie chciała już milczeć, widząc, jak Kanan niszczy ich rodzinę od wewnątrz. Twoje działania mogą go zniszczyć. Jeśli coś się stanie, to będzie twoja wina. Przestań manipulować Ziją i przestań działać przeciwko Yamanowi. Kanan spojrzała na nią groźnie, a na jej twarzy pojawił się wyraz pełen wrogości. Jeszcze jedno słowo, Zuhal, a pożałujesz, że się tu wtrąciłaś. Lepiej milcz i nie przeszkadzaj mi w moich sprawach, bo twoje życie może szybko zamienić się w piekło. Zuhal, choć przestraszona, nie zamierzała ustąpić. Wiedziała, że ktoś musi stanąć po stronie Yamana i postanowiła zrobić wszystko, by chronić go przed intrygami Kanan. Tego samego dnia Yaman udał się na cmentarz, by odwiedzić grób swojego ojca. W ciszy cmentarnych alejek, wśród szumu liści i lekkiego wiatru, oddał się wspomnieniom. Przypominał sobie dzieciństwo, młodzieńcze lata i chwile, w których ojciec, choć surowy, był dla niego wzorem. Jednak teraz, stojąc przy jego grobie, czuł również gorycz, złość i rozczarowanie.
Wiedział, że jego ojciec mógł żyć dłużej, gdyby tylko przyjął pomoc i zatroszczył się o swoje zdrowie. Patrząc na nagrobek, Yaman poczuł, jak złość ustępuje miejsca determinacji. Nie pozwolę, by historia się powtórzyła. Obiecuję, że zrobię wszystko, by chronić moją rodzinę i pozostać przy nich tak długo, jak tylko będę mógł, mówi cicho, a jego słowa odbijają się echem w jego sercu. Ta chwila staje się dla niego przełomem. Zdaje sobie sprawę, że musi podjąć walkę o swoje zdrowie i przyszłość rodziny. Zdecydowany, natychmiast dzwoni do Nedima, by poprosić go o wsparcie i pomoc w znalezieniu najlepszych lekarzy. Nedim, słysząc o decyzji Yamana, czuje ogromną ulgę i wdzięczność. Po długiej rozmowie, obiecuje, że będzie przy nim na każdym kroku i zrobi wszystko, by znaleźć najlepszych specjalistów. W rezydencji Zeyer zauważa, że Yaman długo nie wraca do domu. Jej serce przyspiesza, a niepokój rośnie. Próbując opanować strach, sięga po telefon i dzwoni do Yamana. Yamanie, gdzie jesteś? Martwię się o ciebie. Powiedz mi, czy wszystko w porządku? Yaman, słysząc troskę w jej głosie, stara się ją uspokoić. Zeyer, kochanie, wszystko jest pod kontrolą. Musiałem załatwić kilka spraw, ale wrócę wkrótce. Zaufaj mi, wszystko będzie dobrze, Zeyer oddycha z ulgą, choć jej serce podpowiada, że Yaman coś przed nią ukrywa. Postanawia mu zaufać, ale pozostaje czujna, przeczuwając, że może być coś, o czym Yaman jej nie mówi. Tymczasem Yaman wraca do biura, by zająć się reorganizacją firmy. Zdaje sobie sprawę, że musi zabezpieczyć przyszłość zarówno rodziny, jak i firmy, na wypadek, gdyby jego stan zdrowia się pogorszył. Pracownicy przynoszą mu stosy dokumentów, które starannie przegląda. Chce być przygotowany na każdą ewentualność i upewnić się, że rodzina będzie bezpieczna, nawet jeśli go zabraknie. Z góry Kanan obserwuje poczynania Yamana z tarasu. Jej oczy błyszczą złowieszczą ambicją, a w sercu rośnie złość i zawiść. Wie, że Yaman powoli odzyskuje kontrolę nad życiem i nie zamierza pozwolić, by jej plany zostały pokrzyżowane. W jej głowie rodzi się nowy plan, pełen zdrady i manipulacji, który ma na celu zdobycie pełnej władzy nad firmą i rezydencją. Jej twarz przybiera wyraz pełen złośliwej satysfakcji. Wie, że Yaman stanowi przeszkodę, ale zamierza zrobić wszystko, by go usunąć i przejąć kontrolę.